Mija 30 lat od podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Niemcami a Polską. Tamten przełomowy moment stał się początkiem budowania relacji polsko-niemieckich. Historia obu narodów nie jest łatwa, ale obecnie partnerstwo pozwala na rozwój gospodarczo-społeczny obu krajów. To otworzyło pewien nowy rozdział w historii pomiędzy narodem niemieckim i polskim. Natomiast Dolny Śląsk jest naturalnym partnerem, jest sąsiadem. To przecież na Dolnym Śląsku przez wieki swoje pozytywne piętno odbiła i kultura, gospodarka Niemiec, Czech i Polski. To jest taki tygiel, w którym te narodowości wzajemnie się przenikają, a jednocześnie wspierają. To nie był od początku łatwy czas. Wiadomo, że trzeba było przezwyciężać pewne uprzedzenia, że trzeba było pewne rzeczy robić po raz pierwszy. I tutaj zasługi i Dolnego Śląska, i Saksonii w tym przełamywaniu barier są całkiem spore. Myśmy musieli pokazać, że sąsiedztwo jest możliwe, że są nie tylko wspólne problemy, ale że są wspólne działania, które możemy podejmować w taki sposób, że one zaczynają nas łączyć. Partnerstwo między Dolnym Śląskiem a Saksonią jest widoczne w wielu aspektach. 20-letnią współpracę widać w rozwoju transportu drogowego, działaniach na rzecz środowiska i rolnictwa, a także nauki i edukacji. Z okazji otwarcia Regionalnego Biura Dolnego Śląska w Dreźnie, marszałek Dolnośląski oraz premier Wolnego Państwa Saksonia podpisali wspólne oświadczenie o współpracy, wyrażające wolę dalszego pogłębienia współpracy. Żeby mieszkańcy mieszkający po obu stronach Nysy poczuli się, jakby żyli w jednej Europie, w jednym kraju, żeby nie było tych barier. Mentalnie nie ma żadnych problemów, ani jedna, ani druga strona nie ma żadnych kompleksów, żeby tę współpracę nawiązać, ją kontynuować. Dolny Śląsk współpracuje z Saksonią od 1999 roku, ale Drezno to miasto partnerskie Wrocławia od ponad 60 lat. Regiony i miasta są ze sobą ściśle powiązane, a współpraca jest wielopoziomowa. Drezno to 62 lata współpracy, to nasze pierwsze miasto partnerskie, to miasto, z którym szczególnie w ostatnim okresie, w ostatnich 2 latach nawiązaliśmy bardzo bliskie kontakty. Drezno to świat nauki, to świat biznesu, który inspiruje nas również na Dolnym Śląsku, żebyśmy podejmowali te same ambitne działania. To taki trochę wysoki level, z którym staramy się zmierzyć, ale w którym jednocześnie szukamy szans. Gemeinsame Geschichte und Identität ist ja nicht. Nasza wspólna historia to złe momenty, ale także wspólnota doznań i tego myślenia o wolności, które właściwie rozpoczęło się w Polsce w latach 80. wraz z narodzinami Solidarności. Dobre sąsiedztwo to jest takie, które uwzględnia przede wszystkim szczerość tego dialogu i uwzględnia to, co jest treścią interesów obu stron, w stopniu równym. I tak tutaj na szczeblu przynajmniej regionalnym z Niemcami jest. Oni nie narzucają, tak powiem, jakichś spraw, które miałyby godzić w nasze dolnośląskie interesy. Podpisanie wspólnego oświadczenia o współpracy ma jeszcze bardziej zbliżyć Dolny Śląsk i Saksonię. Echo 24, Oliwia Stasiak.